powiedzieć o nim, że jest posłem, to właściwie nic nie powiedzieć. Związany przez niemal całe życie z Podkarpaciem, Mieczysław Golba to człowiek bardzo zapracowany, o szerokich zainteresowaniach. Rolnik, przedsiębiorca, działacz piłkarski i utalentowany perkusista. Od ponad 12 lat pełni funkcję wiceprezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Jego drugą obok futbolu pasją jest muzyka. W 2005 roku, kandydując z listy Prawa i Sprawiedliwości, pierwszy raz został posłem. W obecnej kadencji przystąpił do klubu parlamentarnego Solidarna Polska. Leszek Bartnicki, witam Państwa. To jest program Ani Słowa o Polityce, a dziś moim i Państwa gościem poseł Solidarnej Polski Mieczysław Golba. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie również. Latem ubiegłego roku, panie pośle, zwołał pan konferencję, na której ogłosił, że zamierza kandydować na fotel prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Skąd taki pomysł? Uznał pan, że prezesem może być tylko człowiek z Podkarpacia? Moja przygoda już wiadomo z piłką jest od dawna i któregoś dnia, kiedy żeśmy się dowiedzieli, że Grzesiek Lato potwierdza, że będzie kandydował, Zdzisław Kręcina, ale do mnie grupa działaczy piłkarskich mówi: panie prezesie, no patrz pan, dalej będzie ta szopka, no trzeba coś z tym zrobić. Prezesie, no ratuj. Tak, bo to jest, wie pan już tyle lat działa i tak dalej, jest pan w Warszawie, przecież pan to widzi, pan się nie może z tym przecież też pogodzić, musimy coś zmienić, musimy to przede wszystkim inaczej, prawda, i tak dalej. Więc rzeczywiście po namowie tych moich działaczy klubowych, różnych klubów piłkarskich, zdecydowałem kandydować. No i tak, nie ukrywam, że i program stworzyłem. I plakat osobliwy. Osobliwy, tak, z nazwiska, później tam różne, prawda. Tak, bo litery Golba się układały, właściwie hasła, gwarantuje odejście Laty bez apanaży. To się układało w pana nazwisko. Nazwisko, tak. Tak to było. To rzeczywiście ten plakat to też był taki, no jakoś między innymi taki dodatek tego wszystkiego. I też zwrócenie uwagi na pewnym sensie, na pewną jak gdyby patologię, która też za tymi słowami była. Dlatego pan ogłaszał, że... Apanaże. Że apanaże, tak, ale pan ogłaszał, że jeżeli będę prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, to zamierzam pełnić tę funkcję społeczną. Honorowo, tak. Dlaczego? Podobnie jak czy we Francji, dołożymy, czy w innych państwach. To chodzi o to przede wszystkim, że ja nie ukrywam, że jestem przedsiębiorcą już od 20 lat. Wcześniej byłem 5 lat we Francji i tam praktycznie pracując, wróciłem po 5 latach do Polski, założyłem firmę i to przedsiębiorstwo funkcjonuje do dzisiaj. Ja nie ukrywam, że mi zależało bardzo na tym, aby właśnie tak to funkcjonowało, dlatego że przede wszystkim, kiedy widzimy, że nie tylko te 50 tysięcy, kiedy ja na Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu powiedziałem do prezesa, panie prezesie, no przede wszystkim na szkolenie dzieci i młodzieży nie ma środków. Na Podkarpacie pan przeznacza 120 tysięcy, a wcześniej było 140, czyli już pan 20 tysięcy jak gdyby zabrał ze swojego Podkarpacia, ze swojego regionu, a pan praktycznie, można powiedzieć, to jest na cały rok, a pan miesięcznie zarabia 50 tysięcy złotych, a jeszcze do tego można doliczyć, prawda, dodatkowe inne, prawda, ze spółki Euro 2012, to są ogromne pieniądze, 170-180 tysięcy złotych miesięcznie. To było naprawdę no, niewiarygodne dla tych klubów na dole, gdzie mają 7 tysięcy na cały rok na piłkę kilka nożną. Kilka grup młodzieżowych. A zanim porozmawiamy sobie jeszcze więcej o Polskim Związku Piłki Nożnej, chciałbym, żeby najpierw posłuchał pan, co ma do powiedzenia polityczny oponent Dariusz Joński z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Aha. Nie zgadzamy się co do meritum sprawy, często mamy odmienne zdania i bardzo, bardzo różne jak w sprawach światopoglądowych i pewnie się w tych sprawach nigdy nie zgodzimy, ale w polityce, tym bardziej tu w Sejmie, trzeba zachowywać pewien poziom i poziom ministra, poziom posła Golby jest wysoki kultury osobistej. Może i tutaj złego słowa nie mogę powiedzieć. Poseł Golba to pasjonat piłki nożnej, nawet jest delegatem na zjazd PZPN. Czy gdzieś te jego piłkarskie pasje tutaj wypływają w Sejmie? Ja nie zauważyłem. Akurat nie chwalił się w każdym bądź razie. Jest inny europarlamentarzysta Czarnecki, co kandyduje co wybory na prezesa PZPN-u i dlatego może bardziej zapamiętałem innego polityka, również prawicy, który bardziej mnie się kojarzy z piłką nożną. No ale to dobrze, jak również w parlamencie są politycy, którzy tym sportem się interesują i chcą aktywnie uczestniczyć w życiu środowiska PZPN-u. To dobrze. To dobrze. Rzeczywiście tych pasjonatów sportu, zresztą można się o tym przekonać oglądając ten program, gdzie zapraszam polityków i okazuje się, że rzeczywiście jest bardzo, bardzo wielu, którzy sportem się interesują. I myślę, że poseł Dariusz Joński z SLD kilka ciepłych słów powiedział. Chciałem jeszcze wrócić do tego kandydowania na prezesa. Pan mi jakoś nie bardzo
pasuje, nie bardzo się wpisuje w stereotyp działacza, bo działacz sportowy w Polsce to raczej dla nas wciąż pokutuje opinia kogoś, kto chce sobie pojechać gdzieś, wykorzystując to, że można parę miejsc tam zająć w samolocie czy w autokarze. To jest ktoś, kto raczej stara się zabrać pieniądze ze sportu, a nie je do sportu włożyć. No to co z pana zadziałać, jak pan do tego chce dokładać, a nie zarabiać? No jakoś tak się złożyło, panie redaktorze, że jak funkcjonuje coś, co stworzyłem od podstaw, czyli przedsiębiorstwo, ono da jakąś radość i pozwala mi to na normalnych warunkach żyć, to człowiek by chciał jeszcze dać innemu tej trochę radości, czyli drugiemu człowiekowi, a w szczególności dzieciom i młodzieży. Ja kiedy zostałem właśnie prezesem klubu sportowego Golbaluk z Wiązownicy, to była wtedy B-klasa i myśmy tak rok po rok awansowali. Rzeczywiście nie było trenerów kiedyś i tak dalej. Ja zatrudniłem trenera. Później, prawda, kilku chłopaków z innych klubów, prawda, z innych miejscowości. Wzmocniliśmy się. Jest jeden awans, drugi, trzeci, czwarty. Takżeśmy doszli do Ligi Okręgowej. Nie ukrywam, że później te sukcesy też działacze widzieli i zaproponowali mi funkcję właśnie prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej, ale że to były wybory, więc należało stanąć do wyborów. I te wybory też były, bo jestem już na czwartą kadencję wybrany. W ubiegłym roku właśnie by... To już więcej niż w Sejmie, bo w Sejmie dopiero trzecia. Tak, a tu i czwarta. I w związku z tym też miałem kandydata, też poseł chciał być prezesem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Wrocławiu, ale się nie udało, bo wiadomo, że jednak delegaci dużą ilością głosów poparli moją osobę. Ale to pokazuje, że trzeba jednak funkcjonować, dać coś od siebie, żeby coś funkcjonowało w małych miejscowościach, to my musimy w ten sposób patrzeć, żeby pomagać dzieciom, młodzieży, dawać im jak gdyby szansę, że mogą się rozwijać i poprzez to, prawda, kilku chłopaków, bo wiadomo, że później po kończeniu gimnazjum poszli do szkoły mistrzostwa sportowego i tak dzisiaj ta tradycja jest. Jest kilku, czy z mojej miejscowości, z mojej gminy, czy z mojego rodzinnego powiatu, naprawdę kilku fajnych chłopaków, gdzie już na praktycznie mogą... I to daje radość. To daje radość, bo oni się pokazali w dobrych klubach i na pewno to jest też ważne. A niech mi pan powie, bo mówi pan sporo o tym biznesie, że założył swoje przedsiębiorstwo, które też jakoś tam sponsorowało drużynę w Wiązownicy. A czym się pan tak naprawdę zajmował? Bo ja dzwoniłem do znajomych na Podkarpaciu i mówią tak, jedni mówią rolnik, drudzy mówią wrócił z tej Francji, mówiło się, że jakieś maszyny rolnicze będzie produkował, inni mówią, że domy drewniane. To w końcu co pan robi, panie pośle? I jesteśmy producentem domów z drewna, panie redaktorze. Budujemy piękne domy nowoczesne. To nie szklane jak u Żeromskiego, tylko tak nie, trochę taki inaczej. Naturalny, z polskiego drzewa, przede wszystkim z Bieszczadów. Mamy piękne Bieszczady niedaleko i w związku z tym właśnie tam jest klimat bardzo dobry na takie domy. A budujemy w całej Polsce, więc nie jakieś maszyny rolnicze. A to pan się musiał bardzo obrazić, jak Leo Benhaker powiedział, bo wy tu Polacy w takich drewnianych chatkach mieszkacie. To no, może to do pana przytyk nie, jakiś był. Nie, jemu chodziło o to, że on pewnie miał na myśli, żeby mu taką chatkę wybudować. Ja bym mu wybudował. Jasne, przecież on bogaty człowiek, to byśmy dali radę. Nasz reporter Paweł Drogosz sprawdzał, pytając ludzi na warszawskich ulicach, w jakiej dyscyplinie sportu widzieliby zawodniczo, czy też wyczynowo, Mieczysława Golbę. Posłuchajmy. Jak pan myśli, jaki sport mógłby poseł Mieczysław Golba uprawiać? No ja sądzę, że poseł wygląda na wysokiego człowieka, więc może siatkówkę, ewentualnie koszykówkę. Sprawdzałby się w akcjach podkoszowych, myśli pan? Trudno mi powiedzieć. Golf na przykład, albo tenis stołowy, coś takiego. A dlaczego sporty statyczne akurat? No bo to poważny człowiek jest mimo wszystko. Biegi przełajowe. Coś spokojnego. Co jest jakiś spokojny sport poza szachami? No, brycz na przykład. Bilard, może. A jakiś sport zespołowy? Widziała pani posła? Ja w ogóle naszych polityków nie widzę w sportach zespołowych, bo wtedy trzeba grać do jednej bramki, a to na mnie najlepiej wychodzi. Oj, panie pośle, na koniec troszeczkę kamyczek do politycznego ogródka tak. Został wrzucony. Tak, no, jestem pod wrażeniem, ale decyzje na niektóre takie były pewnie trafne. No rzeczywiście, jak wysokie, to w kosza, prawda? No, siatkówka akurat w pana regionie, no w tej, przecież mistrz Polski jest. Może piłkarze mogą tylko pozazdrościć takim wyników, jakie Resowie w siatkówkę odnosi. Tak, Asseco Resowie rzeczywiście, no jak gdyby jest bardzo popularny teraz takie na Podkarpaciu, jak gdyby duch takiej piłki właśnie, która właśnie zachęca bardzo wielu kibiców. Nie ukrywam, że wiele osób do mnie też się zgłasza, prosząc, czy jest możliwość wyjściówki dzisiaj załatwić. Jest naprawdę tyle, na jedno miejsce pewnie jest, no nie wiem, 12-14 pewnie chętnych osób by się znalazło, żeby właśnie tam wejść i pooglądać chociaż jeden mecz i tak dalej. A pan uprawiał jakiś sport, tak jeszcze wracając do tej sondy, bo powiem panu tak, jak mówię, trochę zaczerpnąłem języka na Podkarpaciu.
I tak byłem ciekawy, czy poseł Golba występuje w jakichś meczach politycy kontra, nie wiem, dziennikarze, samorządowcy kontra policjanci i tak dalej. I podobno jest zawsze tak, Kazimierza Grenia pytają, a gdzie pana prawa ręka Mieczysław Golba? Dzisiaj nie zagra, jest kontuzjowany. Strasznie pan kontuzjogenny, słyszałem, panie pośle. I tak, i to się zaczęło już od młodych lat. Wtedy, kiedy mieliśmy okazję, uczniowskie kluby sportowe, w szkole była wspaniała drużyna, grywaliśmy z różnymi innymi szkołami. W piłkę nożną? W piłkę nożną. Ja zawsze grałem na pozycji w ataku. Nie ukrywam, że to dobrze robiłem, nie chcę się chwalić, ale strzelałem bramki, a o to dzisiaj chodzi, prawda, w piłce. Ale powiem coś innego, że ja równocześnie chodziłem do szkoły muzycznej, a mój instrument w muzyce to była perkusja. Tam muszą być obydwie sprawne nogi cały czas i ręce też. Więc kiedyś zostałem rzeczywiście skontuzjowany poważnie, a wtedy miałem grać na weselu, bo grałem, chałturzyłem, nie ukrywam. Okazuje się, że nie mogę jechać. Kurczę, no przecież, chałtura wiadomo, odchodzi i tak dalej. Więc naprawdę byłem tutaj pod wrażeniem tego wszystkiego, że inni grają, a ja nie. Ale sobie zawziąłem, że jednak ta muzyka, ja muszę poszanować, bo to ileś lat nauki. I wtedy noga obita, miesiąc czasu wyjęty, tak do szkoły chodziłem, nie ćwiczyłem, po tych hałdurach nie mógłbym, prawda, różnych znajomych grywać i tak dalej. I dlatego, jak nieraz mam jakieś różne mecze w tej chwili, prawda, no to grywamy. Wspomniał pan o perkusji, o graniu, o muzyce, o weselach też i o chałturzeniu będzie sporo w drugiej części naszego programu. Pojedziemy jako reprezentacja Polski do Brazylii, to każdy z nich, który się będzie żenił, ma gratis nasze granie na swoim weselu. To dzisiaj mówię i zapisujemy. Wężykiem, tak, wężykiem. Tak.